przez pryzmat wiedzy. Nice to be in orbit. Zaczynamy audycję przez pryzmat wiedzy, a razem ze mną tutaj siedzi Wiktor Fejkiel, dzień dobry. I Zuzanna Chmura. A naszym gościem jest znana z Instagrama doktorka tutorka, czyli doktor inżynier Natalia. Witaj. Dobry wieczór Państwu, cześć, witam. 11 lutego Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, czyli tak naprawdę niecały tydzień temu obchodziliśmy ten dzień, to święto. Jest to dość nietypowe święto i chyba mało znane, prawda? Tak, zgadza się. Jest to nietypowe święto i mało znane, dlatego że pierwszy raz zostało, jego obchody odbyły się w 2016 roku, w związku z tym stosunkowo niedawno. A święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, które prawdopodobnie dostrzegło smutne statystyki, ponieważ jedynie 30% wśród naukowców, wśród inżynierów to kobiety. W związku z tym zauważono potrzebę, żeby zachęcać kobiety, a w zasadzie zachęcać dziewczynki do udziału właśnie w branży STEAM, czyli branży technicznej, inżynierskiej, naukowej, matematycznej i co będzie miało konsekwencje w tym świecie naukowym. Po 2016 roku coś się zmieniło, tych kobiet jest faktycznie więcej w świecie nauki. Może powiem ze swojego doświadczenia. Ja swój profil instagramowy prowadzę w zasadzie od niespełna roku. I dopiero poprzez Instagrama zaczęłam rozglądać się i obserwować, ile tych naukowczyń dookoła jest. Jeżeli popatrzysz na czyste, suche statystyki, to zobaczysz, że kobiet ze stopniem doktora jest tylko 35% wśród całej społeczności doktorów. Doktorek habilitowanych jest jedynie 29% spośród całej grupy, a profesorek jest 16% wśród profesorów wszystkich, więc to jest stosunkowo mało. A jest coś takiego, jak, nie wiem, czy słyszeliście, Glass-Ceilig Index, to jest taki wskaźnik, za pomocą którego możemy mierzyć te przeszkody, które spotykają kobiety, by robić, realizować karierę naukową. W związku z tym, odpowiadając na twoje pytanie, w moim odczuciu takie działania są bardzo potrzebne i takie obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce mogą przynieść dużo, dużo dobrego. A czy na uczelniach faktycznie można zobaczyć jakieś obchody z racji tego święta? Myślę, że tak, że na wielu uczelniach rzeczywiście coś były jakieś ruchy w tym kierunku. Tak jak powiedziałam, jest to stosunkowo niedawne święto i ja dopiero w tym roku, wpadając w zasadzie przypadkowo na pomysł, by zaangażować tą społeczność naukowczyń w Instagramie, bo jest nam się łatwiej znaleźć, zaproponowałam taki tydzień obchodów tego święta, nazywając go Odważne w nauce. I muszę ci powiedzieć, że byłam bardzo zaskoczona tym, że jak ogromna liczba kobiet się zaangażowała i kobiety zaczęły na głos mówić o swoich problemach, co to znaczy być, co to znaczy ta odwaga w nauce, czym zajmują się w tym świecie naukowym, co jest ich pasją. W jakich dziedzinach nauki kobiet jest najwięcej, a w jakich jest mniej? W branży STEAM, czyli w tej branży inżynierskiej, w branży przedmiotów ścisłych, kobiet jest zdecydowanie za mało. I może postaram się wyjaśnić, dlaczego tak jest, bo to jest ciekawe. Zobacz, kobiety, dzieci w wieku, w chwili narodzin, dziewczynka i chłopiec, w zasadzie nie różnią się pod kątem kompetencji czy umiejętności do przedmiotów ścisłych. I co potem następuje? Ponieważ dziewczynki szybciej dojrzewają, to w pewnym wieku zaczynają interesować się innymi rzeczami. Zakochują się, przejmują jakieś różne inne role społeczne, a u chłopców wydarza się to dużo, dużo później. Więc to zainteresowanie dziewczynek do przedmiotów ścisłych w pewnym momencie dziewczynki tracą na jakąś chwilę. I olbrzymią, tak mi się wydaje, takie mam poczucie, naszą rolą, czyli naukowczyń, które chcą popularyzować naukę, jest docieranie właśnie do dziewczynek
nauczycielek w wieku szkolnym, by to zainteresowanie podtrzymać, by tych naukowczyń było więcej. Oprócz tego też istotne jest, są te role społeczne, w które jesteśmy trochę wkładani. Mianowicie, no, dziewczynki, wiadomo, mają jakieś tam obowiązki, jest pewne stereotypowe pojmowanie przeznaczenia, czyli czym dziewczynki czy kobiety powinny się zajmować. Zwróćcie uwagę, jak pójdziecie do smyka, zobaczcie na zabawki dla dziewczynek, a zobaczcie na zabawki dla chłopców. Dalej mamy jakiś dziwny podział, prawda? A w tym wieku szkolnym, w tym wieku, gdzie rozwija się nasz mózg, gdzie tworzymy połączenia synaptyczne, bardzo ważne jest to, żeby stymulować nasz umysł pod kątem matematycznym. I ja miałam to szczęście, bo ja w dzieciństwie miałam dziadka, który miał warsztat, więc mogłam majsterkować, mogłam lutować. Mój tato dbał o to, by cały czas zadawać mi jakieś zagadki matematyczne, by graliśmy w różne gry przy śniadaniach weekendowych. Natomiast no, wiem, że nie każdy tak ma i czasem szkoda, bo jeżeli jest talent, jeżeli jest zdolność, warto to wykorzystywać. Już wspomniałaś o różnicach między dziewczynkami a chłopcami, to jak to wygląda w świecie nauki? Czy kobiecie jest trudniej na przykład uzyskać, dostać się na doktorat na uczelni niż kobiecie, niż mężczyźnie? Czy to kwestia szczęścia, kwestia tematu, kwestia podejścia? Wydaje mi się, że nie jest trudniej. Natomiast trudność polega na tym, że my kobiety mamy wiele funkcji społecznych i w pewnym momencie chcemy być matkami. To jest rola, która jest bardzo wymagająca i odpowiedzialna. I tutaj być może zaczynają się problemy natury organizacyjno-czasowej, bo bycie naukowczynią to jest bardzo wymagająca rzecz, bo to wiąże się z tym, że jest to praca bardzo kreatywna, więc nasz mózg musi mieć tak zwaną wolność i też wolność czasową, bo my myślimy, my tworzymy. Oprócz tego praca naukowca, naukowczyń wymaga dosyć sprawnej organizacji. Musimy ogarniać dużo administracyjnych rzeczy, wbrew pozorom. Oprócz tego przychodzi też bardzo często aspekt dydaktyczny, czyli uczymy i chcemy to robić dobrze, przynajmniej ja chcę to robić dobrze. I to też wymaga ode mnie sporo pracy, bo ja muszę dbać o tą jakość dydaktyki, ja się muszę kształcić, ja chcę się kształcić i to robię, więc to zajmuje mi trochę czasu. No i wyobraź sobie tą mnogość ról i jeszcze to, że zakładasz rodzinę, chcesz, żeby ta rodzina jest dla ciebie ważna, chcesz mieć dzieci i tu wydaje mi się, że jest taki problem i to wymaga odwagi i dobrej organizacji, żeby to wszystko pogodzić. I wydaje mi się, że bardzo dużo przed nami pracy, by stworzyć dobre warunki, żeby ta praca naukowczyń, żeby one nie musiały rezygnować. Natomiast w momencie dostania się na studia, no, trzeba sobie zdać sprawę z tego, jaka to jest droga. To jest droga bardzo ambitna, ale droga, która pełna wyrzeczeń. I ja na przykład, wybierając karierę naukową, co było oczywiście moim olbrzymim marzeniem i ambicją, byłam też jednocześnie tancerką, to znaczy tancerką z pasji, ale to wymagało ode mnie treningów 5 razy w tygodniu. I w pewnym momencie, chcąc podjąć, zrealizować swój doktorat, co było czasochłonne, po prostu musiałam z tego zrezygnować. I trzeba po prostu wiedzieć, że to jest droga pełna wyrzeczeń, natomiast jest fascynująca. A z perspektywy czasu cofnęłabyś ten czas i na przykład wróciła do tańca, a zrezygnowała z kariery właśnie naukowej? W życiu absolutnie nie. Do tańca zawsze mogę wrócić. Tańczyć można w każdym wieku. Umiejętności zostały, pasja została, więc jak tylko mam okazję, to po prostu idę sobie potańczyć. Natomiast to jest mój projekt życia. Bycie naukowczynią, nauka, dydaktyka i ten świat, w którym jestem, absolutnie nie zamieniłabym go na nic innego. Niesamowite jest to, że jak właśnie wspominasz o tych tytułach naukowych, to zawsze odmieniasz końcówki. Doktorka, profesorka, doktorka habilitowana. To jest bardzo rzadkie jeszcze na polskich uczelniach i tak naprawdę ja się spotkałam z tym tylko raz, kiedy faktycznie przyszedł profesor i powiedział, żeby odmieniać te końcówki, że to jest ważne. A czy u ciebie na uczelni, właśnie w środowisku naukowym, te końcówki są odmieniane, czy to kwestia na przykład kobiety, która zwraca na to uwagę? Feminatywy, no bo tu o tym mówimy. Feminatywy ja
mam do nich stosunek zupełnie to znaczy one mi ani nie pomagają, ani nie przeszkadzają. Ja je specjalnie stosuję, ale też specjalnie stosuję doktor, adiunkt, na przykład powiedz adiunktka, adiunkt. No widzisz, łamiemy język, to jest trudne, więc po co sobie utrudniać? Czasem mówię tak, czasem mówię tak. Jest to dla mnie, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Wiem, że są osoby, którym bardzo zależy na tym, żeby to była feminatywa, żeby to była odmiana żeńska i ja to szanuję. Natomiast celowo i świadomie stosuję to wymiennie, bo wiem, że świat tego potrzebuje i takim zachowaniem kładę nacisk na to, żeby podkreślić tą rolę naukowczyń, ale z drugiej strony dla mnie jest to absolutnie dowolność, dowolne. Prowadzisz, chciałabym, żebyś opowiedziała trochę o projekcie Innight. Mhm. Projekt Innight to jest projekt, w którym biorę udział już od jakiegoś czasu. Tak jak ci wspominałam wcześniej, żeby zachęcać, żeby tych kobiet w nauce było więcej, powinniśmy zacząć naszą pracę i już na etapie wieku szkolnego z dziewczynkami. Wtedy, kiedy one tracą właśnie zainteresowanie tymi naukami ścisłymi, wtedy, gdy jakieś role społeczne nowe, takie pułapki społeczne, to tak nazywam, pojawiają się i wtedy zapominamy o tych naszych talentach, o tych przedmiotach ścisłych, wtedy powinnyśmy tak naprawdę zacząć trochę, może nie promować, ale pokazywać tą kobietę w branży STEAM, czyli naukowczynię, bo sama pewnie spotkałaś się ze stereotypem, że naukowiec to jest, czy naukowczyni to jest raczej zgarbiona pani z okularami, pochylona nad jakąś próbówką, czy jakąś, wiesz, czy przed jakąś książką. Absolutnie tak nie jest, więc trzeba pokazywać te kobiety, których jest coraz więcej, które są pełne pasji, które uwielbiają to, co robią, które zmieniają ten świat, które popularyzują i które świetnie uczą też innych. I ten projekt Innight to jest dzięki Fundacji Rodziny Matejko, tam się znalazłam, jest skierowany do młodych nastolatek i ma on zachęcić dziewczynki właśnie do przedmiotów ścisłych, do zainteresować je tymi przedmiotami, a dzieje się to w ten sposób, że organizowane są spotkania z kobietami, które odniosły w jakiś tam sposób sukces w tej dziedzinie z zakresu nauk ścisłych i chcą się dzielić swoim doświadczeniem, opowiadać o sobie, a przy okazji przeprowadzają jakiś warsztat umiejętności, czyli pokazują ten swój fascynujący świat nauki. I na tym się zatrzymamy. Z nami była doktorka, tutorka, doktor inżynier Natalia Schmidt-Polończyk. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję wam. To była naprawdę czysta przyjemność. Dzięki za zaproszenie.